I mamy dla Was recenzję buta Cloud Swift w wersji trzeciej. Kolejne spotkanie z marką On, z butami On Running. Tym razem trafiło na but Cloud Swift. Jest to but, jak mówi o nim producent, treningowo-startowy na krótkie i na średnie dystanse. Jaka jest moja opinia? W porównaniu do swojego poprzednika, którego miałem okazję oglądać, miałem okazję mieć w ręku, zmieniło się radykalnie praktycznie wszystko. Technolodzy z laboratorium ONA wzięli pod uwagę uwagi użytkowników i zaprojektowali od nowa całą cholewkę oraz przeprojektowali system CloudTech, który zawiera w sobie całą podeszwę zewnętrzną, podeszwę środkową i podeszwę wewnętrzną. Zacznijmy od cholewki. Jest zrobiona z tak zwanej integralnej skarpety, bardzo wysokiej jakości siateczka, która jest wykonana w technologii wielosegmentowej, gdzie różne segmenty w różnym miejscu stopy odpowiadają za inne elementy. Cholewka bardzo dobrze opasa stopę, jest elastyczna. Na zapiętku nawet widzimy, że jej elastyczność jest bardzo wysoka. Natomiast w środku w bucie jest wyściłana bardzo wygodną, bardzo miękką gąbką, która opasa piętę i bardzo dobrze trzyma w trakcie biegu stopę w bucie. Dodatkowo system CloudTech składa się z podeszwy, tak jak wspomniałem, podeszwy wewnętrznej, w skład której wchodzi bardzo wygodna wkładka. Dodatkowo podeszwy środkowej, która jest wykonana z dwuwarstwowej pianki Helion. Ta pianka jest znana w zasadzie tylko i wyłącznie z butów On. Jest to charakterystyczna pianka o dosyć wysokiej sztywności. Dopasowuje się do miejsc w danym momencie, które jak najbardziej mają wesprzeć biegacza. Dodatkowo w środkowej części podeszwy jest umieszczony system speedboard w postaci płytki z tworzywa sztucznego, która ma szereg zadań. Jedną z nich jest na pewno dużo lepsza stabilizacja nogi w trakcie biegu. Oprócz tego ma nadawać dynamiki samego buta w trakcie biegu. Zewnętrzna część podeszwy buta w newralgicznych miejscach, gdzie but styka się z podłożem, producent umieścił gumę odporną na ścieranie. Nie jest to but nad wyraz miękki, nad wyraz elastyczny i jak sama nazwa mówi, jest to takie szybkie bieganie w chmurach, czyli z jednej strony but ma się odznaczać dobrą amortyzacją, a z drugiej strony powinien być na tyle reaktywny i responsywny, żeby nadawać mu większej dynamice. Takiego wsparcia dla nogi biegającego na pewno daje konstrukcja podeszwy, która jak widzimy jest konstrukcją lekko kołyskową, która pomaga w przetaczaniu się stopy w trakcie biegu. Połączenie tego razem z dropem o wysokości 8 mm, jest to drop odrobinę pomniejszony, wspomaga biegacza w dosyć szybkim i dynamicznym bieganiu. Jest dosyć twardy. Na pewno nie jest to but przeznaczony na długie wybiegania. Według mojej opinii optymalnie sprawdza się w biegach krótkich. Na osobę w średniej wadze mniej więcej około 70-80 kg. Nienaganne wykonanie, do którego on przyzwyczaił już nas od dawna, może stanowić, że ten but z dużą śmiałością będą osoby
osoby użytkowały nie tylko do treningów, ale do codziennego użytkowania. System wiązania, system sznurowania jest tak skonstruowany, aby przy nawet bardzo mocnym związaniu buta nie uciskał nam wśród stopy. Dodatkowo na cholewce jest taki element, który zabezpieczy nas przed ewentualnymi obtarciami od strony sznurówki. W przypadku sznurówek wykonane są ze dosyć szorstkiego sznurka, który przy w zasadzie pojedynczym zawiązaniu bardzo dobrze trzyma się, nie rozwiązują się w trakcie biegu. Bardzo ergonomiczna budowa cholewki sprawia, że noga w niej utrzymuje się bardzo elastycznie. Natomiast trzeba zwrócić na to uwagę, że niektórzy, zresztą ja też na samym początku, byłem bardzo negatywnie nastawiony na tak zwaną pełną skarpetę, do której zawsze od niepamiętnych czasów miałem problem, żeby włożyć bez problemów stopę do buta. W przypadku ona, Cloudsfita, okazało się to totalnie bezpodstawne, ponieważ bardzo elastyczna część cholewki powoduje, że nogę w zasadzie wsuwamy bez żadnego problemu do środka, a zarazem ta cholewka jest na tyle elastyczna, że przylega i przytrzymuje stopę w bucie. Cholewka, jak wspomniałem, wykonana jest z grubej siateczki, przez co troszeczkę jest mniej przewiewna i zbyt ciepła, może nie zbyt, a ciepła. Nie wiem jeszcze, jak buty zachowają się w dni bardzo upalne. Po więcej szczegółów technicznych związanych z butem, z jego konstrukcją i systemami, zapraszam do zapoznania się z recenzją na bieganie.pl. Bieganie.pl.